Jan Paweł II czcicielem Matki Bożej Fatimskiej. Piosenki o takiej tematyce śpiewali uczestnicy 12. pozytywnego grania, które odbyło się w Starej Kopalni. Wałbrzyski przegląd piosenki chrześcijańskiej odbył się po raz 12. Za każdym razem w festiwalu uczestniczą zarówno chórki dziecięce, jak i osoby dorosłe. Główne cele to integracja i prezentacja różnych wykonawców oraz modlitwa poprzez śpiewanie. Naszym celem głównym jest zjednoczenie, jakby takie wspólne śpiewanie piosenki chrześcijańskiej. Wszystkie schole, które działają przy parafiach, wszystkie zespoły instrumentalne, muzyczne. Również w szkołach bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy już na przyszłość również do uczestnictwa wszystkie szkoły od podstawówek wręcz do tych najwyższych, żebyśmy razem wspólnie śpiewali. Przegląd nie ma zasady konkursowej, jest to przegląd i zasada jest taka, żebyśmy wszyscy wspólnie tutaj śpiewali, zjednoczyli się w tym śpiewaniu. Jak sugeruje organizatorka przeglądu, wykonawcy nie muszą zamykać się w ścisłych ramach gatunkowych. Mile widziani są artyści prezentujący pełen wachlarz muzyczny. Taka sala mobilizuje do tego, że tu można śpiewać każdy gatunek generalnie, który pod muzyką chrześcijańską jest każdy gatunek. Jest to nawet hip-hop, także jak najbardziej może być to. Nie jest to kościół, więc tu możemy wykonywać takie piosenki. Wszystko, co jest związane z muzyką chrześcijańską. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 150 wykonawców w różnym wieku. W większości były to zespoły z Wałbrzycha. Przyjeżdżają do nas zespoły z różnych, na przestrzeni tych 12 edycji, z Wałbrzycha i z okolic. I w tym roku, no niestety nie, ale w zeszłym roku i w poprzednich latach były również zespoły spoza Wałbrzycha i to dosyć daleko, nawet z województwa dolnośląskiego. Także w tym roku jest to generalnie Wałbrzych i okolice, ale były i zespoły spoza Wałbrzycha. Głównym organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie Ludzi Jana Pawła II. Ich chóru możemy przede wszystkim słuchać na organizowanych co roku mszach papieskich, ale również na zaproszenie pojawiają się na różnych uroczystościach o charakterze religijnym w całym regionie. Organizatorów wspiera również Stara Kopalnia i Akwa Zdrój.